Cześć, tu Rosecoin LPS i dzisiaj nagrywam dla Was custom tag stworzony przez Gilbekę i moderatora Ciel. Pierwsze pytanie, jaki był Twój pierwszy custom? Pierwszym customem chyba był ten oto chomik. Nie pamiętam dokładnie. Ale najprawdopodobniej ten. On się parę razy zmienił i aktualnie wygląda tak. Taki ala demon. Pytanie drugie. Twój najnowszy custom. Moim najnowszym customem jest ten oto baranek, owieczka, coś w tym stylu. Pytanie trzecie. Co zachęciło Cię do customowania? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Chyba po prostu chciałam coś stworzyć. Ewentualnie zachęciły mnie filmiki na YouTubie, bo kiedyś jak byłam mała, to oglądałam, jak ludzie przerabiają ogólnie lalki i tym podobne. Potrzeby też oglądałam, jak przerabiają i stwierdziłam, że hej, ja też chcę coś zrobić. A poza tym ten właśnie mój pierwszy custom, czyli ten chomik, był strasznie w złym stanie i stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia, więc po prostu go przerobiłam. Pytanie czwarte. Jak długo zajmujesz się customowaniem? Powiedzmy, że rok, tak bardziej, jakby to powiedzieć, profesjonalnie, chociaż nie można tego tak nazwać, ale załóżmy, że rok, bo ogólnie pierwszy custom powstał dość dawno, ale większość customów zaczęłam robić właśnie gdzieś tak około roku temu, więc no. Pytanie piąte. Jakich farb używasz? Szczerze mówiąc, takich, jakie mam pod ręką. Czasami akrylowych, czasami akwarelowych, czasami plakatówek. Naprawdę, to zależy od tego, co mam pod ręką aktualnie. Pytanie szóste. Jaki kształt najbardziej lubisz customować? Ogólnie to ja mam customy różnych kształtów, ale najlepiej chyba mi się robiło customa tego pieska, bo był taki, jakby to powiedzieć, najprostszy, coś w tym stylu. Ewentualnie kształt rybki. Pytanie siódme. Jaki kolor oczu najczęściej robisz swoim customom? Z tego co widzę, to zielony i różowy. Nawet o tym nie wiedziałam. Pytanie ósme. Wolisz przemalowywać czy dorabiać elementy z masy? Dobre pytanie, bo nie robiłam nigdy elementów z masy, ale też nigdy chyba nie domalowywałam czegoś takiego jak na przykład kwiatki. Chociaż ten custom, który najnowszy zrobiłam, to tak jakby można powiedzieć, że zrobiłam z takiej masy, chociaż też nie. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę. Pytanie dziewiąte. Robisz customy istniejących postaci, czy własne pomysły? Zdecydowanie własne pomysły. Pytanie dziesiąte. Jaki element customowania sprawia Ci największą przyjemność? Zdziwicie się, ale najbardziej lubię robić oczy. Pytanie jedenaste. Ile czasu zajmuje Ci robienie jednego customa? Najdłużej 2 dni, a najkrócej to gdzieś tak z 3 godziny. Pytanie 12. Najlepiej wykonany przez Ciebie custom? No to jest ona, ale też bardzo lubię tego misia i właśnie tego mojego najnowszego customa. Więc to na tyle z tych wszystkich pytanek. Jako bonus na koniec pokażę Wam wszystkie moje customy, bo nie mam ich dużo, więc po prostu Wam je pokażę. Więc dziękuję za oglądanie i pa pa!